Bazylika Grobu Pańskiego znajduje się wokół innych domów mieszkalnych i nie wygląda na za bardzo eksponowaną. Kiedy w IV wieku powstała tutaj z inicjatywy trojga lobbystów, cesarzowej Heleny, biskupa Makariosa z Jerozolimy oraz biskupa Eusebiusza z Cezarei, było to zapewne piękne, fantastyczne miejsce. Tamten kościół, tamta bazylika już nie istnieją. Została tylko rotunda ogromna nad grobem pańskim, czyli można powiedzieć najważniejsze miejsce, no i cała reszta tego, co udało się uratować krzyżowcom. Tak czy inaczej, mamy do czynienia z kościołem, który jest bardzo skromny, jak na to, co w sobie reprezentuje. Kościół ten, bazylika Grobu Pańskiego, zawierają w sobie najświętsze relikwie chrześcijaństwa. Miejsce zmartwychwstania Pana Jezusa. Jak mówił święty Paweł, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, nasza wiara nie miałaby sensu. Zapraszam na pielgrzymki do Ziemi Świętej, do odwiedzenia Grobu Pańskiego i innych fantastycznych miejsc, ale w lepszej aurze, w lepszym czasie, nie zimą, nie w lutym, styczniu i marcu, albo nawet w grudniu. Późniejszy czas jest o wiele lepszy. Pozdrawiam. Szczęść Boże. Ksiądz Dariusz Iwański, Jerozolima.